ilustrujemy drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, biorąc pod uwagę dwa różne obiekty, które będą się toczyły z równi pochyłej. Mamy dwie bryły sztywne. Jedna bryła sztywna to jest obręcz, druga bryła sztywna to jest szpula. Położymy na wagę, zaobserwujemy, widzimy, że masy tych dwóch obiektów są takie same. Jednakże jak będą się toczyć w dół równi pochyłej, to okaże się, że jeden z nich uparcie będzie chciał być pierwszy. Który to obiekt? To szpula. Powtórzmy, może to jakiś przypadek. A jednak nie. Zawsze jest to szpula. Wyjaśnijmy sobie zatem, dlaczego tak się dzieje, że szpula znajduje się szybciej, aniżeli obręcz na dole równi pochyłej. Żeby to wyjaśnić, musimy wrócić do obliczeń, które zostały wykonane w wykładzie 40. Pokazaliśmy sobie, że środek masy bryły sztywnej, która toczy się właśnie z równi pochyłej, jest dane za pomocą takiego równania. Przyspieszenie środka masy to jest masa bryły, przyspieszenie ziemskie, sinus kąta nachylenia równi i dzielone przez m plus moment bezwładności względem środka masy, dzielone przez promień do kwadratu. No i teraz, jeśli skorzystamy z faktu, że jeśli porównamy sobie moment bezwładności dla obręczy i dla szpuli, to z racji tego, że cała masa tej obręczy jest skupiona na zewnątrz, daleko od osi obrotu, natomiast jeśli chodzi o szpulę, to ona jest wykonana w ten sposób, że część środkowa to jest metal, natomiast część zewnętrzna to jest tworzywo sztuczne, które jest dużo lżejsze, to moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy dla szpuli jest dużo mniejszy od momentu bezwładności dla obręczy i w związku z tym przyspieszenie środka masy dla szpuli będzie większe niż przyspieszenie środka masy dla obręczy, czyli nie przypadkiem zawsze szpula znajdzie się szybciej na dole równi aniżeli obręcz. Dziękuję bardzo za uwagę.